Siema, widzu, dzisiaj musimy porozmawiać. Po prostu usiąść i porozmawiać, bo to, co się wydarzyło, to no mam tyle myśli wokół tego, że chciałem, nie wiem, z wami się może podzielić nimi. Bo tak jak wiemy wszyscy w poprzednim odcinku, czyli pod koniec w sumie dnia, dowiedzieliśmy się, że stół został zatrzymany. No i Wardęga oraz Konopski mówili o tym, że jacyś watahańczycy znaleźli go, no i go doprowadzili do policji. Oczywiście nie było żadnych fizycznych tych. A z drugiej strony mieliśmy pełnomocnika Stuarta, który mówił, że w ogóle to go pobili i tam wylądował w szpitalu. No i w parę godzin zdążył jakby Stuart się skontaktować z tym pełnomocnikiem, żeby ten pełnomocnik napisał do gazety. Bardzo ogólnie to wszystko jest dziwne i mam tak mieszane uczucia z tym wszystkim. No bo z jednej strony to wszystko wygląda, jakby było trochę takie, że faktycznie jakaś wataha znalazła tego Stuarta. Za chwilę wam przetłumaczę oraz ten filmik w końcu wyszedł, więc też zobaczymy ten filmik. No i doprowadzili go faktycznie do policji, no i potem od tej policji, nie wiem, może Stuart się z pełnomocnikiem skontaktował i wykorzystali tą sytuację, żeby PR-owo lepiej wyszedł Stuart, bo są takie emocje związane z tym wszystkim. W momencie, gdy mamy taką wizję, że ktoś faktycznie mógł mu coś zrobić i tak dalej, to pomimo jego czynów, pomimo tego, że jak najbardziej jestem za tym, żeby poniósł konsekwencje swoich czynów, to nie jestem jakimś wielkim fanem samosądów. I tak jak możemy jako opinia publiczna dawać na jego jakąś tam większą opinię, no bo mamy jednak dowody i na przykład skreślić go z internetu, to czy skreślenie go z życia jakby codziennego jest dobrą opcją w momencie, gdy mamy sądy i nie tylko, żeby to takie rzeczy rozwiązywać? No nie wiem. Ciekawa sytuacja z tym związana to jest to, że jak wiecie, Stuart pochodzi z Anglii, tak? Urodził się w Anglii, w Londynie, no i też ma obywatelstwo angielskie. Dlatego jeżeli faktycznie coś mu się stało przez to, co się dzieje w Polsce, jaki wielki lincz jest na niego, no to jest taka możliwość, że na przykład Anglia już go nie wyda. Chyba że jakiś o wiele większy jakby powód na to będzie. Dlatego, że jakby nie patrzeć, nie jest to do końca polski pingwin, tylko angielski pingwin. W takim sensie, że no ma obywatelstwo angielskie, więc będą starać się Anglicy o swojego obywatela, no troszczyć poniekąd. Bo oni nie znają Wardęgi, nie znają Konopskiego, nie oglądali tego filmu, no i starają się jakby racjonalnie do tego wszystkiego podejść. Wiadomo, że my pod wpływem emocji chcemy jak najszybciej, żeby to się rozwiązało, chcemy krwi i chcemy, żeby po prostu ta osoba, która tak obrzydliwe rzeczy robiła i kryła się pod tym wszystkim i wykorzystywała swoją jakby swoje miejsce na polskim internecie, gdzie nagrywała dla dzieci, żeby takie okropne czyny robić rzekomo, no to chcemy jednak, żeby poniósł konsekwencje. I widząc takie coś, to ja widziałem, są dwa ekstrema tak naprawdę, tak? Są ludzie, którzy się cieszą, doparli go, ale dobrze, mogli go, nie wiem, bardziej skopać czy coś. No ale znów mamy to drugie ekstremum, które też zauważyłem na Twitterze, czyli osoby, które w ogóle mówią, że to te dziewczynki są winne tego wszystkiego, że były naiwne, no i w sumie to mu się teraz obrywa za darmo. Wiem, dziwne, ale jest też takie ekstremum. I tak jak we wszystkim, ja się tak kieruję przynajmniej życiowo, że ani to ekstremum nie jest dobre. Żaden ekstremizm nie jest dobry. Zawsze trzeba jakby podchodzić neutralnie jakkolwiek do wszystkiego, nawet jeżeli mówimy o takich obrzydliwych rzeczach, które są zarzucane Stuartowi. No i teraz wam pokażę ten filmik. Pierw przetłumaczę, no i powiem, co myślę o tym całym filmiku. Naprawdę ciężko było, musiałem to obejrzeć z 20 razy, nawet jako osoba, która mieszkała w Anglii większość życia, to ten akcent z Luton bodajże jest mega, naprawdę taki, że nie potrafię go zrozumieć. Ale i tak zauważyłem rzeczy, których bym normalnie nie zauważył tylko raz to oglądając, więc może dlatego Wardęga i Konopski to pominęli. Ale w pewnym momencie mamy moment, gdzie ewidentnie ktoś mówi, nie wiem, czy menadżer sklepu, czy ochroniarz ze sklepu, że jesteś na kamerze, krzywdząc go kolego. Więc już tutaj teoria Konopskiego oraz Wardęgi i statement tego, że no pokojowo, w miarę bez żadnego jakiegoś pobicia czy coś, doprowadzili go po prostu na policję, jest no obalony przez osobę na nagraniu. Dowiadujemy się też, że osoba, która zrobiła te czyny, czyli nie wiem, położyła go na tej ziemi, no bo raczej sam się po prostu nie położył na ziemi, nie jest to coś, co się normalnie jakby robi w sklepie, że się leży na ziemi. Chyba wytłumaczyła tym Anglikom, że on jest p***em z Twittera. No i też jest to ciekawe bardzo, ale ogólnie to nagranie jest strasznie wycięte z kontekstu. Nie wiem, czy to jest umyślnie tak pocięte, czy po prostu wtedy tylko nagrywał ten człowiek, ale nie wiemy, co się dzieje później, nie wiemy, co się stanęło przed.
i w sumie to nic nie wiemy tak naprawdę. Jedyne, co się dowiedzieliśmy, że faktycznie, no, człowieka, który jeden do jeden praktycznie jak Stuart wygląda, też nawet ma Yeezy zebrowe, więc tym bardziej można go rozpoznać, że był albo jest youtuberem. No i ogólnie jest w czapce, jest w takim kapturze, no ewidentnie to jest człowiek, który raczej chce się bardziej trochę ukrywać od ludzi. I dziwi mnie to, że po pierwsze on wyszedł w ogóle z domu, bo teraz można zamawiać na Uber Eats i nie tylko, ale jak już wyszedł, to nie wiem, w maseczce mógł iść, w okularach przeciwsłonecznych czy cokolwiek, nie wiem, bo myślał, że nikt go nie rozpozna. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że no mieszkając w Anglii, ja wiem o tym, że Polacy tam są wszędzie. To jest jedna z jakby topowych tam jakby społeczeństw, tak? Więc no raczej nie jest to jakiś wielki zbieg okoliczności, że jakiś Polak go zobaczył, tym bardziej Polak taki pseudoprawilniak chyba na to wychodzi. No bo nie oszukując się, tak jak dla nas to nie jest wow, super, złapali go, sprawiedliwość, moralnie wszystko jest okej, to prawnie, no tak naprawdę powalili osobę, no póki co niewinną. Dopóki jakby nie udowodnią jej czynów. Nie widziałem, żeby jakiś list gończy był za Stuartem, nie widziałem nic tego typu. Jedynie Wardenga tylko powiedział, że policja była i szukała Stuarta w starym teamie X, więc ewidentnie ta polska policja, nie wiem co ma, jakby czemu oni szukają w teamie X, skoro wiadomo jest, że on jest w Anglii. Więc tak naprawdę, jeżeli doprowadzili go do komisariatu, to ja nie wiem, co angielska policja musiała sobie pomyśleć, no... Okej, mówią o nim na internecie, ma dramę na internecie, że lubi małe dzieci. No i co z tego? Jakby tak, no realnie patrząc. Wydaje mi się, że w tej sytuacji akurat bardziej sam jakby ten człowiek, co go obalił, nie wiem, zaprowadził go na komisariat, nie zadziałał zbyt pozytywnie na tą całą sprawę, bo to co mówiłem, prędzej go teraz nie wydadzą do Polski, żeby jakiś, nie wiem, do sądu poszedł czy coś. Co ciekawe, ten filmik, który jednak obejrzeliśmy, nie był pełnym filmikiem bodajże, no bo w kadrach tutaj, co Konopski opublikował na story, widać, że coś tam więcej jest. Są tam sceny, których tutaj nie widzimy. Ewidentnie widać, że jeszcze tam na początku, nie wiem, on jest targany chyba za tą bluzę, i ktoś tam jeszcze stoi obok niego, jakiś dwóch facetów. Więc ciekawe jest to, że zlikowany filmik, którego widzimy, to już jest tylko końcówka tej całej konfrontacji. To jest tak, jeszcze raz bym chciał ten filmik z wami obejrzeć, żebyście zrozumieli, co ja czułem i czuję podczas w ogóle oglądania tego filmu. No bo jednej ze strony mamy człowieka, który no robił złe rzeczy, ujawniono mu złe rzeczy, jeszcze nie stwierdzono sądowo, że robił te złe rzeczy, no ale ewidentnie no po tym, co zauważyliśmy u Wardęgi i Konopskiego, wygląda po prostu na złego człowieka, który powinien ponieść jakieś konsekwencje. Tylko z drugiej strony, nie wiem, może dlatego, że ja mam jakiś taki głupi sentyment, nie? Lub może dlatego, że jestem po prostu człowiekiem z uczuciami, jak widzę człowieka, który jest no ewidentnie taki smutny, taki przestraszony, daje tą głowę w dół, no jest taki poddany, to powoduje, że i tak we mnie jest takie uczucie współczucia i nie wiem do końca, czy je powinienem czuć, czy nie, dlatego też chciałbym, żebyście wy się podzielili, jakby co myśleliście oraz co myślicie oglądając ten filmik. No i jest takie po prostu, że jak się patrzy na takiego człowieka, to jest po prostu ci przykro, no bo no jest to jakby wrak człowieka ewidentnie. Tylko to jest trochę tak, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. No i w momencie, gdy tak długo to ukrywał, tak długo to wszystko chciał, nie, no wiedział, że źle robi, miał jakieś tam paranoje związane z tym, że o, policja go złapie i tak dalej. No to czemu się po prostu, nie, faktycznie nie zgłosił? A nie dalej kontynuował, robiąc krzywdę innym osobom. Dlatego mam nadzieję, że to, co się właśnie wydarzyło i to, że ja widziałem jakieś tam jeszcze wycieki, jakieś bardzo słabe jakościowo osoby, która może, pomimo tej pikselozy, nie pokażę wam oczywiście na ekranie, wygląda trochę jak na Stuarta w szpitalu z, no ewidentnie, głową, gdzie... No nie wygląda to zbyt dobrze. No to by wszystko potwierdzało to, co jego prawnik powiedział właśnie tym wiadomościom. Jeżeli tak było, to mam nadzieję, że i tak to wszystko nie spowoduje, że jakoś ciężej będzie go sprowadzić, zmusić, żeby się pokazał w sądzie i... Tam, gdzie narobił krzywdy, tam też odpowiedział za swoje czyny. I tak jak już mówiłem, powtórzę jeszcze raz, zastopujmy się, jeżeli chodzi o samosądy jakieś właśnie takiego typu, bo od tego wszystkiego już jednak została nam policja oraz sądy. Nie wiem, może mnie odkleiło w tym filmiku, ale po prostu nie jestem fanem tego, żeby jakby ktoś zrobi krzywdę i odpowiadać na to, że ktoś zrobił krzywdę,
krzywdą w jego stronę, nie? Jakby nie liczy się, nie leczy się krzywdy krzywdą. O to mi chodzi. Dlatego mam nadzieję, że jak najszybciej to prawnie się wszystko rozwiąże, nie będzie trzeba czekać na wyrok parę lat. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja się z wami, widzowie, żegnam i prawdopodobnie widzimy się znów o 22, pomimo tego, że mówiłem, że będą ostatnie newsy. To bardzo dużo się dzieje ponownie.